światło i radość. Jest Alfą, Omegą, początkiem, końcem dnia. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi Ciebie do nieba bram. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Akty uwielbienia. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony Święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Inwokacje do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu tylko cześć i chwała. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i uwielbiajmy na wieki. Ciebie wzywamy, Ciebie chwalimy, Ciebie wielbimy, Trójco Święta. Tyś jest naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszą chwałą, błogosławiona Trójco. Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, błogosławiona Trójco.
Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który będzie. Tobie cześć i panowanie, błogosławiona Trójco. Tobie chwała i moc na wieki. Tobie cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków, błogosławiona Trójco. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nade mną. Litania do Najświętszego Imienia Jezus. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, Jasności Światła Wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu Chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najmilszy, zmiłuj się nad nami. Jezu Przedziwny, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże Mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu dawco życia, zmiłuj się nad nami. Jezu cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu wesele aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu królu patriarchów, zmiłuj się nad nami. Jezu mistrzu apostołów, zmiłuj się nad nami. Jezu nauczycielu ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami. Jezu czystości dziewic, zmiłuj się nad nami. Jezu korono wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas Jezu. Od grzechu każdego wybaw nas Jezu. Od gniewu Twego wybaw nas Jezu. Od sideł szatańskich wybaw nas Jezu. Od ducha nieczystości wybaw nas Jezu. Od śmierci wiecznej wybaw nas Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich wybaw nas Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego wybaw nas Jezu. Przez narodzenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez dziecięctwo Twoje wybaw nas Jezu. Przez najświętsze życie Twoje wybaw nas Jezu. Przez trudy Twoje wybaw nas Jezu. Przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją wybaw nas Jezu. Przez krzyż i opuszczenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez omdlenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez śmierć i pogrzeb Twój wybaw nas Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje wybaw nas Jezu. Przez wniebowstąpienie Twoje wybaw nas Jezu. Przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu wybaw nas Jezu. Przez radości Twoje wybaw nas Jezu. Przez chwałę Twoją wybaw nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz.
Kolejną rzeczą związaną z rodzicami i z wpływem ich na obraz Boga w dziecku, w ich dziecku, które już potem może mieć sporo lat, to jest jakość więzi małżeńskich. Jakość więzi. Jest bardzo istotne dla rozwoju wiary dziecka. Jeśli jest rozbicie między rodzicami, to w dziecku może też nastąpić jakaś forma rozbicia obrazu Boga. Coś mu tu nie pasuje, jeśli nie ma tam jedności, czy jest w ogóle rozbicie już zupełne, odejście jednego od drugich. Dziecku może to spowodować, że trudno mu jest odkryć prawdziwe oblicze Pana Boga. Ktoś powiedział w swojej refleksji, że jeśli jakiś młody człowiek mówi, że nie wierzy, że jest ateistą, to należy zapytać o charakter jego ojca albo charakter jego matki, albo atmosferę życia rodzinnego, więzi między rodzicami. Czy ktoś mówi, że nie wierzy, jest ateistą? Zapytaj, jacy są twoi rodzice, jak są ich relacje. Bo okazuje się, że gdy młody człowiek zwierza się ze swych trudności religijnych, z wątpliwości, czy nawet z niewiary, to często używa tego języka religijnego, aby przekazać dramat rozbicia swojej rodziny. Czyli to jego nie ma Boga praktycznie jest powiedzeniem nie mam rodziców. Jest to w takim języku wyrażone. Skoro nie ma rodziców, no to nie ma Pana Boga. Jak może istnieć Pan Bóg, skoro jest rozbicie między moimi rodzicami? Kolejna rzecz to jest waga kontaktu z ojcem dziecka. Czyli kształtowanie się pojęcia Boga, który jest ojcem, obraz jego biblijny, o którym będziemy mówić też jeszcze na końcu, kształtuje się przez kontakt dziecka ze swoim własnym ojcem. Tu ma on specyficzne zadanie do wykonania, do spełnienia. I od tego, jak emocjonalnie dziecko będzie odbierało swego ojca, będzie sporo zależało odnośnie tego, jakie ukształtuje sobie pojęcie o Bogu, jego obraz w sobie. Czyli patrząc na swego ojca, dziecko kształtuje się w swojej świadomości obraz Boga jako Ojca, do którego się ma modlić Ojcze nasz. Ale jeśli ten Ojciec nasz przypomina mu tego tatę, który nie ma dla niego czasu, który się wścieka o byle co, to jest mu trudno wtedy odkryć Boga jako Ojca, który jest zupełnie inny. Czyli Ojciec nasz ziemski nie wychowuje nas tylko przez przekazywanie jakichś prawd wiary, zasad postępowania, ale on wychowuje przede wszystkim przez to, że ma dojrzały, konsekwentny światopogląd, daje przykład życia, wiary,
swojemu dziecku. Cóż tego, że ojciec będzie zmuszał dziecko, żeby szło na mszę świętą, jak on już pół roku nie był? No to żaden to pomoc w wychowaniu religijnej dziecka. Jeśli dziecko ogląda niewłaściwy obraz ojca, to będzie miało karykaturalny obraz Boga w sobie. I w pewnym momencie po prostu takiego Boga odrzuci, mówiąc, jeśli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Czyli za to, że nie poznało prawdziwego oblicza swojego Boga, mogą często nosić w sobie odpowiedzialność właśnie ojcowie. Ojcowie, którzy nie przekazali swoim dzieciom pozytywnego obrazu ojcostwa. I to może im zostać na długie życie. Czyli ta zależność jest tak silna, że u młodych ludzi, kiedy załamie się autorytet ojca, to bardzo łatwo tracą wiarę religijną, wiarę w Boga. Obraz ojca surowego, despotycznego, którego należy się bać, prowadzi do wykształcania sobie obrazu Boga pełnego lęku, strachu, którego nie da się kochać, a trzeba unikać. Takiego Boga trzeba unikać, nie kochać. Ja się go boję, bo nie wiem, co wymyśli znowu. Natomiast jeśli stosunek ojca do swojego dziecka będzie pełen ciepła, miłości, co nie znaczy, że nie jest on stanowczy, nie jest wymagający, to może to prowadzić do pozytywnego obrazu Boga. Boga, który jest miłością, choć miłością wymagającą. I zrozumienie tej prawdy jest bardzo obligujące mężczyzn, którzy są ojcami, czy chcą być ojcami. Naprawdę jest to ważne zadanie wobec dzieci, żeby swoją postawą przekazać im dobry obraz Boga, który jest naszym ojcem. A druga rzecz po rodzicach to jest wpływ katechizacji na obraz Boga. Jeszcze parę słów w tym, bo nie kończy się przekazywanie obrazu Boga na rodzicach. On się bardzo mocno utrwala, ale potem jeszcze w momencie, kiedy jest dosyć możliwe kształtowanie obrazu, kształtowanie wiary, no, następuje też katechizacja. Nie tylko katechizacja w sensie takim, myślę, dosłownym jest ważna, ale także są ważne rozmowy, które się dokonują na tematy religijne już dziecka w późniejszym okresie z innymi osobami, które są jakoś dla niego ważne. Czyli z biegiem czasu u dziecka może nastąpić przeobrażenie obrazu Boga, bo nowych doświadczeń nabywa. I te nowe doświadczenia mogą korygować to, co było do tej pory niewłaściwe. Jeśli to było bardzo mocne i mocno utrwalone, to jest to trudny proces. Ale jeśli tam były tylko jakieś takie mniejsze uchybienia, to może się to łatwiej wyprostować. Czyli w procesie rozwoju i rozwoju wiary i obrazu Boga w sobie wkracza dziecko w nowy etap. W etap, w którym jest jakby systematycznie też uczone do tego, by wchodzić w relacje z Bogiem. I tutaj jest, myślę, bardzo ważna rzecz, tu nie chcę katechetów teraz pouczać obecnych, ale żeby nie tylko przekazywać jakąś wiedzę religijną, że główny nacisk nie ma być tylko na tym, że jest jakaś wiedza przekazana, którą potem trzeba sprawdzić, które dziecko sobie przyswaja, często w niewielkim stopniu. Ale bardziej chodzi o to, żeby naprawdę przybliżać dziecku Boga jako osobę, która działa w historii, która działa poprzez to, że czy w związku z tym, że zależy jej na człowieku. I ten Bóg, który działa aż do tego największego dzieła, które się objawiło w osobie Jezusa Chrystusa. I On staje się centrum naszego przepowiadania. To nie chodzi o to, że dzieci nie mają mieć żadnej wiedzy religijnej, ale żeby to się na tym nie skończyło. Że będą mieli wiele wiedzy religijnej, będą mieli piątki z katechezy, ale tego Pana Boga tak naprawdę nie będą spotykały, nie będzie dla nich kim bliskim, nie będzie im zależało na relacji z Nim, będzie im bardziej zależało na dobrej oceny z religii niż na Panu Bogu. I myślę, że dla dzieci przy katechezie właśnie osoba Jezusa Chrystusa jest tą bardziej zrozumiałą dla dziecka, bardziej konkretną, bo On się stał człowiekiem. Można go bardziej przybliżyć temu młodemu człowiekowi i przez niego potem docierać dalej do obrazu Boga, który
jest Ojcem Boga, który jest Trójcą. I myślę, że jeszcze taką jedną mocną rzecz trzeba tutaj przy tej okazji podkreślić. Coś, co wspomniałem na początku, mówiąc o tej sesji. Należy zawsze pamiętać o tym, że w procesie kształtowania obrazu Boga ważne jest uświadomienie drugiemu człowiekowi, czy to już dziecku, że każde wyobrażenie o Bogu i tworzony wizerunek to jest tylko próba wyjaśnienia, kim Bóg jest. To nie jest ostateczna prawda o Nim. Żebyśmy nie myśleli, że ja już ostateczną prawdę przekazałem, to co katechizm daje i to już jest Pan Bóg. Nie, to jest przybliżanie Jego wizerunku, próba wyjaśniania, kim On jest poprzez te obrazy biblijne. Ale to nie jest pełna prawda o Nim. To jest obraz, który przybliża nas do Niego, ale to nie jest On sam jeszcze. Ja muszę sama wejść w relację z Nim. W tą relację, w której On się okaże inny, niesprowadzalny do jakichś schematów czy szablonów. Nie da się Go zamknąć w szufladę. Nam to jest wygodniejsze, dlatego czasem sobie zrobimy jakiś taki obraz Pana Boga, bo Go mamy w szufladzie i teraz nam już pasuje. Musi zawsze tak zareagować, jak my chcemy. Ale to już jest bardziej magia niż wiara. Czyli chodzi o to, żeby dziecku też przekazując te rzeczy, jakby pokazać, że to jest ciągle otwarta droga do zbliżania się do prawdy o Panu Bogu, której do końca nie poznamy. Ale ważne, żebyśmy poznając prawdę o Nim, chcieli przede wszystkim Jego poznawać, z Nim się spotykać. Przedstawiając dzieciom tą perspektywę, oczywiście to, co jest najważniejsze, żeby jakby odblokować te może fałszywe obrazy, które mogły się utrwalić, to jest ciągle jakby pokazywanie Pana Boga, który przebywając pośród ludzi, będąc pomiędzy nami, troszczy się o nas. Troszczy się o nasze zbawienie, nasze wyzwolenie. Jest zatroskany. To nie w taki jakiś prosty sposób, prozaiczny, wręcz magiczny, to jeszcze będzie mowa później, ale Boga, który naprawdę ma większą głowę od człowieka, większą mądrość i w tym wszystkim, co próbuje podjąć, chce temu człowiekowi jak najbardziej pomóc w jego rozwoju i wzrastaniu. Pomaga mu przez drugiego człowieka, pomaga mu przez otaczający świat, chce go kształtować. Oczywiście na kształtowanie się obrazu Boga u dzieci i młodzieży też wpływ ma rzeczywistość kościelna, w której się znajdują, w której żyją. Takie odkrywanie tego kościoła jako wspólnoty jest ważne. Natomiast jeśli ten kościół nie będzie żył jako wspólnota, to też to może być utrudniające dochodzenie do prawdziwego Boga. Jeśli dziecko nie postrzega kościoła jako wspólnoty, bo trudno mu znaleźć faktycznie życie tej wspólnoty kościoła. Że mu się tylko wydaje, że to się tak przychodzi na jakąś tam mszę świętą, jak się przychodzi na lekcję, albo jak się przychodzi na wybory, albo jak się na coś innego. Jak się nie ma poczucia tego, co się tam dzieje, co Bóg dokonuje poprzez Kościół. Wprowadzanie dziecka w życie Kościoła, w liturgię, zrozumienie tego, co się tam dokonuje, jest też bardzo ważne i istotne. Żeby dziecko poczuło, że to są te miejsca, w których Bóg przychodzi, żeby działać. Dzisiaj, że ten Bóg, który działał w narodzie wybranym, ten Bóg, który stał się człowiekiem, ten Bóg również dzisiaj jest żyjący i działający. Poprzez Kościół, poprzez sakramenty, poprzez te widzialne znaki. Ale do tego jest potrzebne wprowadzenie i to osób, które w to wierzą. Najpierw rodziców, jeśli są wierzący w to wszystko, a później również katechetów, którzy nie tylko, mówię, przekazują wiedzę, ale przekazują wiarę. I tak myślę, że jest to trudne dla dzisiejszych katechetów, kiedy mają ludzi, którzy nie bardzo chcą ich słuchać na katechecie. A oni nie chcą im tylko wiedzy przekazać, ale wiary. Coś, co jest dla nich ważne, istotne. A dzieci to może nie interesować. Mogą nie być tym zainteresowane. Ale sądzę, że jeżeli ten, który to przekazuje, naprawdę w to wierzy i przekazuje to, to gdzieś to zapada, nawet tych zbuntowanych dziecięcych czy młodzieżowych sercach. Jeśli oni widzą, że ktoś, kto to przekazuje, jest osobą, która ma do tego głębokie przekonanie. Nawet jeśli jest wyśmiana, wykpiona, przekazuje wiarę, nie wiedzę. Natomiast jeśli spotkałem się z kimś, który przekazuje tylko wiedzę,
choćby ją przekazywał mądrze, choćby był w sutannie, ale nie jest osobą, która jest do tego głęboko przekonana. Jest to tylko jej sposób życia, zarabiania na życie, zawodu. To nie przechodzi do ludzi. Młodzi też to czują. Może im takie osoby będzie bardziej odpowiadać, mogą sobie z nią pogadać, ale wiary przez to nie zdobędą i Boga prawdziwego nie poznają. Więc chciałbym wszystkich sfrustrowanych katechetów zachęcić jednak, żeby z wiarą przekazywali, mimo że się czują niesłuchani. Żeby pogłębiali w sobie poczucie tego, kim Bóg jest, jak On działa i że On działa nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że nie działa. Na tych ludzi, do których głosimy, a którym się wydaje, że oni nas nie chcą słuchać. Ważne, żebyśmy naprawdę przekazywali tego Boga, który jest prawdziwie miłujący, także tych zbuntowanych. Żebyśmy przypadkiem tych zbuntowanych młodych nie próbowali tym Panem Bogiem straszyć, bo to zamiast im pomóc, to im zaszkodzimy. Przekazywać im Boga prawdziwego, tego, który na nich patrzy, który może w tym momencie patrzy na nich również z miłością, mimo że oni są tak zbuntowani. Pan Bóg ich wszystkich lubi. Jak ktoś chciałby się tak trochę odetchnąć w formie bardziej powieściowej, niech sobie chatę przeczyta i tam usłyszy, jak Pan Bóg lubi wszystkich. No tam wprawdzie takie głupoty śpiewają, czy coś tam, ale ja ich lubię, ten zespół. Pan Bóg wszystkich lubi. Pan Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. I robi w tym kierunku wszystko. I ważne, żebyśmy my, którzy jesteśmy rodzicami czy katechetami, też w to wierzyli. I mieli świadomość, że to Pan Bóg zbawia świat, nie my, choć potrzebuje tych lichych narzędzi, którymi jesteśmy. I tymi lichymi narzędziami chce się posługiwać. W przekazywaniu siebie i w zachęcaniu ludzi, żeby go odkrywali, jakim jest prawdziwie. I ostatnia rzecz w takim formowaniu się obrazu Boga, kształtowaniu go. Myślę, że taki wpływ też, który jest i który będzie negatywny, to są takie przeciwstawne opinie o Bogu. Otóż dziecko, które słucha różnych opinii na temat Pana Boga, różnych teorii, z różnych ust, ono czasem dostrzega, że te teorie i opinie są sprzeczne z sobą. Słyszy przeciwstawne opinie o Bogu od różnych osób, a czasem nawet od jednej osoby raz słyszy tak, raz słyszy inaczej. I to jest deformujące. Oczywiście wynika to stąd, że każda próba zdefiniowania Boga przekracza nasze ludzkie możliwości. Tylko, że nie wszyscy to pamiętają, którzy o tym Panu Bogu mówią. Każda próba zdefiniowania Boga przekracza nasze możliwości. Doświadczamy zarówno Jego transcendencji, jak i immanencji, używając języka teologicznego, głębokiego. Człowiek gubi się w tych przeciwnościach, które zaczyna odkrywać u Boga. Tego, który jest zupełnie inny ponad nami, jednocześnie tym, który jest z nami, Emanuelem. Stał się jednym z nas. I często ludzie Kościoła podejmują takie karkołomne wysiłki intelektualne, żeby sobie jakoś poradzić z tymi przeciwstawnymi cechami Pana Boga. Zapominając o tym, że to jest tylko uświadomienie nam naszej nieudolności, że nie jesteśmy w stanie tego Pana Boga opisać. Że musimy się wyzwalać z tych naszych schematów myślowych. Że musimy zdążać do tego, jak się przedstawił Mojżeszowi. Jam jest, który jest. Żaden to obraz. Jam jest, który jest. Spotkaj się ze mną. Czyli żebyśmy nie robili za dużo tych karkołomnych wysiłków w tych naszych przedstawieniach Pana Boga. To nie znaczy, że nie mamy o Nim mówić, to nie znaczy, że mamy zrezygnować z teologii, ale to znaczy, żebyśmy bardziej uwierzyli, że On sam się może nam przedstawić, jeśli uwierzymy w to, co było dzisiaj przed Ewangelią czytane. Objawi tajemnicę Królestwa prostaczką. Jeśli ja w prostocie umysłu naprawdę podejdę do Niego, uwierzę, że On się chce ze mną spotkać i że On chce mi się przedstawić, to ja mogę więcej poczuć i zrozumieć niż ktoś, kto będzie wielce teologiczne traktaty na ten temat Pana Boga, Jego transcendencji i immanencji pisał. Spotkać Boga prawdziwego, nie tylko Jego obrazy. Bo często, kiedy nam się nie udaje pogodzić tych różnych rzeczy, to bierzemy jakiś jeden z atrybutów Pana Boga, może to być nawet bardzo dobry atrybut, ale go tak eksponujemy, jakby był tylko jedyny.
jedyny i wyłączny. I to może prowadzić w konsekwencji do tego, że ten obraz Boga też będzie zafałszowany. Nawet jak to będzie taki jedyny i niepowtarzalny atrybut. Bo możemy go po ludzku tylko rozumieć, a nie tak, jak Bóg chciał go nam przedstawić, kiedy go pokazał w Słowie Bożym. Jezus, jak cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest zdrój. Jego blask światłem darzy nas. Jezus, jak cudowny to Pan. Pieśń trzech młodzieńców. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Wszystkie Pańskie dzieła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Wszystkie wody pod niebem błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie potęgi błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słońce i księżycu błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy i nieba błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Deszcze i rosy błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wichry niebieskie błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Ogniu i żarze błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Chłodzie i upale błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Rosy i szrony błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Mrozy i zimna błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Lody i śniegi błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Dni i noce błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Światło i ciemności błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błyskawice i chmury błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Góry i pagórki błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie rośliny ziemi błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Źródła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Morza i rzeki błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wieloryby i stworzenia morskie błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszelkie ptaki powietrzne błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Zwierzęta dzikie i trzody błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki. Kapłani pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słudzy pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Hananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Bo wybawił nas z otchłani i z mocy śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia. Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo na wieki Jego łaskawość. Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów. Chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość. Najdroższej za dar Twojego boskiego oblicza.
Czyń ze mną, co ci się podoba.